Otwórzmy Słowo Boże. Ewangelia świętego Łukasza. Czternasty rozdział. Dwunasty werset. Powiedział też do tego, który go zaprosił: gdy dajesz obiad albo wieczerzę, nie zwołuj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili, miałbyś już odpłatę. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych i będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić, odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Gdy to usłyszał jeden ze współbiesiadników, rzekł do niego: błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. A on mu rzekł: pewien człowiek przygotował wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinie wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszym mu rzekł: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł: kupiłem pięć parów wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych, i ślepych, i chromych. I oznajmił sługa: panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi: wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój. Ale bowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. A szły z nim liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie, aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc: ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 000 zmierzyć się z tym, który z 900 000 wyrusz przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Dobrą rzeczą jest sól. Jeśli jednak sól zwietrzeje, czym ją przyprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu, precz ją wrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Amen. Pomódlmy się, bracia i siostry. Umiłowany Panie, w imieniu Chrystusa przyszliśmy dzisiaj. Przyszliśmy, Panie, aby się coś stało w naszym sercu. Mamy tą nadzieję, chcemy czegoś się nauczyć. Prosimy Cię w imieniu Chrystusa. Chcemy, abyś Ty poprzez Ducha Świętego, Twoje Słowo, chcemy, aby nas nauczył i abyś powiedział nam to, co chcesz nam powiedzieć. Chcemy w to uwierzyć, chcemy w to przyjąć. W imieniu Chrystusa o prawdę Cię prosimy i dziękujemy Ci za wszystko. Amen. Alleluja. Bóg kocha człowieka. I oczywiście jest napisane, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i aby wszyscy byli zbawieni. I zaproszenie jest dla wszystkich ludzi. Ale jednak
pomimo, że są zaproszeni ludzie, mało jest tych, którzy biorą te zaproszenie do swoich rąk. I dziękujemy Bogu, bo Bóg uczynił łaskę w nas i zaprosił nas i dał nam zaproszenie. I wzięliśmy to zaproszenie, jak nas na nowo narodził i mieliśmy wielką radość, bo łaska Boża objawiła nam miłość Bożą poprzez Jezusa Chrystusa. Jak jesteśmy teraz zaproszeni, teraz nadchodzi godzina, bo nam mówi Słowo Boże i Bóg zaprosi człowieka do poważniejszych rzeczy i to jest wieczerza, wielka wieczerza, królewska wieczerza, wieczerza Pana z człowiekiem. Ale jak chodzimy, idziemy w naszym życiu, wszystkie rzeczy się zmieniają niestety i powiedziałbym, że człowiek przyzwyczaja się do tego, co Bóg uczynił w jego życiu, czyli że go zbawił. I wpada w pułapkę, bo nie zważał na to, co Chrystus mówił. Zważajcie. Od pijaństwa, przeczytajmy to lepiej. Warto jest, abyśmy to przeczytali. Zważajcie, aby nie obciążyły się wasze serca z obrzezarstwa, pijaństwa i przyjdzie znienacka tamten dzień, bo przyjdzie jak pułapka na wszystkich mieszkańców ziemi. Czuwajcie więc, błagając w każdym czasie, abyście uszli przed tym wszystkim, co ma się stać i abyście stanęli przed Synem Człowieczym. I to jest namowa, to jest namowa od samego Pana, bo wie Pan, że jest niebezpieczeństwo. Jest to niebezpieczeństwo, że mogą obciążyć serca ludzkie. Kupiłem pole. Coś, co jest dla mnie drogocenne. Bojowałem, aby to zrobić. Czy to jest samochód, czy to jest pole. Kupiłem pole. I muszę tam pójść. Je zobaczyć. I zostawmy dzisiaj wieczorem kościół i modlitwę. Czyli zostawmy nasz bój. Kupiłem 5 par wołów. Zagmatwałem się w pracy i mam nadzieję, że jak będę walczył w tej pracy, będę bojował dobrze, to będę miał zysk z tej pracy i z tym staraniem i z tą myślą zostawiam to, co kiedyś, jak wziąłem zaproszenie kiedyś, stwierdziłem, że było to drogocenny skarb i wtedy wszystko sprzedałem. Teraz jednak jak nadeszła godzina i zaprasza mnie, żonę pojąłem i jak bardzo starają się nasi młodzi, chcą i muszą uczynić rodziny, bo to jest coś bardzo poważnego, poważną rzeczą jest ślub. Bój jest wielki przed ślubem. Młodzi bojują, modlą się, poszczą, starają się, popełniają błędy, upamiętują się. I jak nadejdzie godzina i Bóg układa wszystkie rzeczy, wiele razy, nie zawsze, ale wiele razy i to jest to, co na co Słowo Boże nam zwraca uwagę,
zapomina się człowiek. Dlatego, bo myśli, że to, co zdobył w tym życiu, jest drogocenniejsze. Dlaczego? Bo zostawił swój bój. I pytaniem jest teraz, jak Bóg zaprosił nas? Przecież Bóg nas na nowo narodził. Uczynił nas światłem tego świata i uczynił nas solą ziemi. Tak mówi Słowo Boże. Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście solą ziemi. Jak sól zwietrzeje, czym zaprawić je można? I tak jak czytaliśmy w ostatnim wersecie tego podobieństwa, że dobra rzecz jest sól, jeśli jednak sól zwietrzeje, czym ją przyprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu, precz ją wyrzucają. Czyli jest teraz pytanie, bracia i siostry, jak Bóg uczynił wszystko to w naszym życiu? Może ta sól, czyli uświęcenie w naszym życiu, może się zepsuć, zwietrzeć, zginąć, może zwietrzeć. Może to światło, które Bóg mnie uczynił, może się stać ciemnością. I to są pytania poważne, bracia i siostry, które rodzą się, jak słyszymy różne rzeczy wokół nas, że na przykład jeden poważna rzecz, że człowiek, jak go zaprosi Pan, jak go na nowo narodzi i go zbawi, od tego momentu zbawienie nie ginie, bo nie zabiera Bóg zbawienia, ale chcę dzisiaj zobaczyć, czy faktycznie tak jest. Czy jak chrześcijanin przestanie swój bój, może stracić to wszystko? I chcę wrócić ponownie do podobieństwa. Mieli zaproszenie w swoich rękach. I przyszła godzina ślubu, czyli było oczekiwanie na tą godzinę. Tak jak również w 10 pannach. Było 10 panien. I wiemy bardzo dobrze wytłumaczenie Słowa Bożego, że 10 panien było na nowonarodzonych. Byli zbawieni, były zbawione, ale jednak coś się stało i 5 było mądrych, którzy weszli do królestwa, bo byli gotowe, a 5 następnych nie weszły do królestwa, bo nie były gotowe. I jak przyszedł Pan, jak nadeszła godzina ślubu, nie mieli tego, co było potrzebne, aby weszli na wieczerzę, na ślub. I znaleźli drzwi zamknięte. I tutaj mówi nam Słowo Boże, że mieli zaproszenie w swoich rękach. Nadeszła godzina ślubu, ale jednak coś innego, co ukradło zainteresowanie człowieka, że przestali bojować i zwróciło się ich serce i stwierdzili, że było bardziej drogocenne, że spóźnia się ze swoim przyjściem. I teraz pozostańmy przy tych rzeczach. I jak nadeszła godzina, serce było oddalone. Nie mogło wybrać dobrego. I widzimy w 24 wersecie słowo Pana. Ale mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. To jest coś strasznego, bracia i siostry. Czyli tutaj jest widoczne, że zbawienie można stracić.
Pan pokazał mi nam podobieństwo z minami. I jak dał miny, dał też jednemu według zdolności jedną minę. I ten człowiek wziął ten talent i schował go. Wsadził to do tą minę do chustki i ja przyszedł pan, aby wziął z tego, co im dał. Ten człowiek powiedział, zobaczmy, co powiedział ten człowiek. Panie, bałem się i odpowiedział Pan do niego, podstępny sługo i zły, wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, biorę czego nie położyłem i żnę czego nie posiałem. Dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moich do banku, bo po powrocie miałbym je z zyskiem? Odbierzcie od niego minę i dajcie temu, który ma 10 min, bo kto ma, będzie dane, temu zaś, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane. Ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieliby i rzuć ich do... Widzimy tutaj, bracia i siostry, że oprócz zbawienia, oprócz na nowo narodzenia, widzimy też, że tutaj są też dary. Czyli jeden chrześcijanin, który został zbawiony, który ochrzczony został Duchem Świętym i dał mu Pan dary. Czy prorocze słowo, czy posługi różnego rodzaju. Można to stracić. Może być stracone. Przecież te posługi są nieodwracalne i zaproszenie Boga. I widzimy też Judasza, apostoła, bo był apostołem. W Dziejach Apostolskich pokazuje nam przejrzyście Słowo Boże i mówi nam, że miał posłannictwo i posługę. I jest napisane w Dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział, 25 werset, 24. Potem pomodlili się tym słowy: Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego obrałeś, aby zajął miejsce w tej służbie i w posłannictwie, któremu sprzewierzył się Judasz. Miał służbę, miał też posłannictwo, wielkie posłannictwo. I tutaj jest pokazane umiłowanie bracia i siostry. Mówi nam Pan w Ewangelii świętego Mateusza, że nie wejdzie do Królestwa Niebios każdy, kto mówi: Panie, Panie, ale ten, który wykonuje wolę mojego Ojca w niebie. Wielu powiedzą w tamtej godzinie: Panie, Panie, nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu czyniliśmy wiele cudów. To wszystko nie dzieje się poprzez człowieka, ale to wszystko czyni. Jest to robione poprzez dary Ducha Świętego, ale jednak i wtedy powiem im, że nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy pracujecie nieprawość, dla nieprawości. Czyli i ten, który ma dary, i ten,
który ma posługi, może je stracić i może też stracić swoje zbawienie. Bo tutaj jest napisane, że idźcie precz ode mnie, nigdy was nie znałem. Umiłowani bracia i siostry, diabeł jest tym, który jest oszustem i stara się oszukiwać. Kogo chce oszukać? Tych, których ma w ręku i nie jest im potrzebny. Nie trudzi się z nimi. Tych, którzy mają prawdę, tych chce oszukać i chce ich wyciągnąć z prawdy. I to jest jego staranie. I staranie Słowa Bożego, Ducha Świętego jest, aby nas, nie aby nas przestraszyć, ale aby nam pomógł, abyśmy nie stracili bogobojność, czyli mądrość, początek mądrości dla człowieka. I jak człowiek straci bogobojność, wtedy przestaje bojować. I jak przestanie bojować, człowiek stanie się takim, że przyjmuje wszystko, co mu się podoba. I pasuje mi, abym przychodził do kościoła, abym był między braćmi i siostrami, bo jestem na nowo narodzony, jestem ochrzczony Duchem Świętym, abym twierdził, że jestem członkiem Kościoła Chrystusowego, to mi się podoba, ale też mi się podoba, abym jak stracę bogobojność i mój bój i chęć, abym bojował, jest mi też dogodnie, abym rozkoszował się też w świecie, bo ma rozkoszowania świat, nie mówmy kłamstwa. Jest rozkoszowanie w świecie, ale to rozkoszowanie w świecie prowadzi do śmierci. Dlatego człowiekowi to się podoba też. Dlatego diabeł stara się w ten sposób, poprzez różnego rodzaju sposoby, oszukać wiernego człowieka, albo chce skaleczyć jego wiarę, albo chce oszukać go. Chce mu powiedzieć, że cokolwiek się stanie, jak wszystkie te dary są nieodwracalne i zbawienie jest nieodwracalne, wtedy nie zginiesz. Coś się stanie, coś zrobi Bóg i będziesz zbawiony. I to jest wielkie oszustwo, bracia i siostry. Ale jednak te nieodwracalne nie jest, to są z dzieła Boga. Człowiek został stworzony w taki sposób poprzez Boga i jak Bóg to zabierze, czyli jak zabierze wolność i błogosławieństwo człowieka, wtedy przekroczy podstawowe prawa, duchowne prawa, które on stworzył. I Bóg tego nigdy nie robi. Jak na przykład ja powiem, bo ja to słyszałem. Teraz czuję się wolny. Dlaczego czujesz się wolny, bracie albo siostro? Bo teraz robię, co chcę. Wolny jesteś. I ten człowiek, który tak mówi, jest związany z więzami, bo Słowo Boże jest prawdą. Jak zły duch wyjdzie ze swojego mieszkania, bo ktoś przyszedł i wypędził go i wyzwolił tą duszę i oczyścił te mieszkanie, to jest Chrystus, ale Chrystus nie może pozostać, jak go nie chcą. Jak mój wybór jest inny, bo na drodze zmieniłem zdanie, wtedy nie może Bóg pozostać w takiej woli człowieka. I to są rzeczy tak proste i tak przejrzyste w Słowie Bożym, że dziwię się, jak niektórzy ludzie, są ludzie, którzy mają Słowo Boże w swoich rękach i
co powiedzą przed Bogiem w tamtej godzinie, jak prowadzą ludzi do tej wielkiego kłamstwa, że mówią, nie bój się, nie stracisz zbawienia, cokolwiek się stanie. I to jest oszustwo zguby. To jest sekta zguby, jak ktoś tak mówi. I to nie my mówimy, to mówi Słowo Boże. Możemy przeczytać wiele rzeczy, wersetów w Słowie Bożym, poprzez które jest pokazane, że wielu ludzi zostało oszukanych ze zbawieniem, z posłannictwem i z darami. Jeden z nich był Dymas. Jest jakaś wątpliwość, że jeden współpracownik Pawła nie był charyzmatyczny? Nie sądzę. Ale jednak Dymas, pomimo że był blisko Pawła, był współpracownikiem Pawła, przyszła pewna godzina, że umiłował teraźniejszy świat, odjechał do Tesalonik. Czyli serce jego zaglądło do tyłu i dlatego Słowo mówi nam, abyśmy patrzyli się do przodu. Naszym celem jest wieczne życie, niebo. Jak zwrócimy wzrok do tyłu, tak jak żona Lota. I dlatego mówi nam Pan, przypomnijcie sobie o żonie Lota. Nie patrzmy się do tyłu. Patrz się do tyłu. Gdzie mam się zobaczyć? Zobacz się. Zostaw samego siebie, abyś popatrzył się na zewnątrz. I wtedy wynik będzie, że przyjdzie pożądliwość. Zejdzie ta pożądliwość do serca i urodzi się grzech i odejdzie taki człowiek od Pana. Ktoś powie, że Dymas, nie wiemy, czy powrócił ponownie. Ktoś może to powiedzieć. To bracia i siostry, jest żartem. I to są sztuczki diabła, który stara się oszukać człowieka, aby go zgubić. Jest napisane w liście do Tymoteusza, Słowo Boże, drugi rozdział, 15 werset. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany, nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. A pospolitej pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą mnie pogrążali w coraz większą bezbożność. A nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należy Hymeneusz i Filetosz, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadają, że zmartwychwstania już się dokonało. Czyli ci ludzie mieli prawdę. I zostawili swoje serce wolne, aby przyjęli w swoich sercach rzeczy, które są z dala od prawdy. Jest możliwe, abyśmy powiedzieli, że ci ludzie, którzy zostali oszukani z prawdy, możemy powiedzieć, że oni nie stracili zbawienia. W Dziejach Apostolskich widzimy też w 20 rozdziale i 28 werset. Dzisiaj wieczorem zobaczymy z łaski Chrystusowej. Zobaczymy naukę, bo jest potrzebna nauka, bo w Kościele, bracia i siostry, dziękujemy Bogu, bo jest Słowo Boże, które płynie jak woda i gasi nam pragnienie i utwierdza nas. Uczymy się woli Boga, ale w Kościele wchodzą codziennie nowe dusze. Ale to nie tylko to, ale i codziennie
Dusze przechodzą przez niebezpieczeństwa. I zawsze powinniśmy powtarzać Słowo Boże. Czuwajcie. Czyli nie jest trudną rzeczą, jest łatwą rzeczą, nie łatwą, jest możliwe, jest napisane, że przyjdą zgorszenia i oddalenie się od Boga, aby pokazało się, kto jest wypróbowany, kto zbudował na Słowie Bożym materiałami takimi, jakimi chciał Pan, kto był zdecydowany, aby poszedł do nieba w jakikolwiek sposób. Tak jak czytaliśmy. Jak nie znienawidzisz swojego ojca, swojego matkę, żony, dzieci, jak nie będziesz dźwigał krzyża swojego poprzez jakąkolwiek zapłatę. Czyli może pozwolić Bóg, że wejdą do kościoła wilki? Tak, może pozwolić Bóg. Może pozwolić. Może mogą powstać też z nas wilki złe? Tak, mogą powstać. Bo jak to jest napisane w Słowie Bożym, tak jest. I to widzieliśmy też. I w historii jest też napisane. Ale jednak Słowo Boże zawsze umiłowanie w Panu, dlatego że nas kocha Bóg i to jest staranie się Boga. Zważajcie, jak to jest napisane w Ewangelii świętego Mateusza. Zważajcie, abyście się nie oszukali, aby ktoś was nie oszukał. I co to znaczy, że to jest pierwsza rzecz, na którą powinien zważać chrześcijanin. Dlaczego? Bo jest możliwość i stara się diabeł, aby oszukał prostych ludzi, ludzi niewinnych, ludzi, którzy mają dobroć w sobie. Zostawi ich Bóg. Jak nie będą zważać, wtedy coś się może im stać. I dlatego Słowo Boże jest słyszane. I dlatego powinniśmy słuchać Słowo Boże. I dlatego powinniśmy rozważać Słowo Boże. Dlatego powinniśmy przychodzić do kościoła. I to jest Słowo. Nie ma innej przyczyny, abyśmy trwali w nauce apostolskiej. Dlaczego ma tak być? Bo tak jest. Jak zostawię naukę apostolską, wtedy zostawiam moje zbawienie. Jest napisane, mówi Pan do kościoła, w Sardes, w 5 wersecie jest napisane, zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Czyli może Bóg zmazać moje imię? Jest napisane moje imię w Księdze Żywota. Jest napisane, jak zdecydowaliśmy iść za Chrystusem, ochrzciliśmy się, przyjęliśmy chrzest w wodzie, wtedy nasze imię zapisane zostało w Księdze Żywota. To zapisał Pan. Jak jest zapisane, jest możliwe, aby wymazał
Jak to jest możliwe? Nie wiem, jak to jest możliwe, ale to jest napisane w Słowie Bożym, że może wymazać imię z Księgi Żywota. I dlatego dziękujemy Bogu, bo staranie się Słowa Bożego jest, abyśmy nie przestali bojować. Tak jest napisane tutaj, że zwycięzca, kto zwycięży, zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z Księgi Żywota. I to znaczy, że jak nie będę walczył, nie będę bojował, nie, że może, ale wymazane zostanie moje imienie z Księgi Żywota. Czyli, bracia i siostry, do mnie należy co? Abym słuchał Słowo Boże, abym słuchał namowy Słowa Bożego. Do mnie należy, abym wybierał nie tylko, abym szedł za Chrystusem, ale ja bym po, jak nie chcę iść za Chrystusem też. To jest do mnie do wyboru. Pan powiedział, że ten, który wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Nie mówi nam tego, aby nas przestraszyć, ale kocha nas Chrystus. Przyszedł i ukrzyżował się za nas. Dał nam wszystko. I nie tylko, ale kontynuuje i daje nam wszystko. Co może, aby nam pomóc? Jest możliwe, aby nas przestraszył Pan. Jak widzę moje dziecko, że idzie drogą i że może zgubić tą drogę. Nie będę się starał, aby go zachować, aby go wyprowadzić z tej drogi. Nie powinienem. I to robimy jako rodzice, jako ludzie. Staramy się, aby nasze dzieci nie wpadały w pułapki. I nawet państwa też ostrzeżają ludzi i dają znaki na drogach. Dlaczego to robi? Dziękujemy Panu, bo i my to też robimy z miłości do naszych dzieci, ale On szczególnie wiemy, że jest tym, że to jest miłość. I wszystko to, co mówi nam Słowo Boże, mówi nam, abyśmy nie stracili bogobojności. Abyśmy nie stracili bogobojności i będziemy myśleli, że teraz wszystko jest dobrze, bo to jest łatwą rzeczą. Mają przykłady i oszustwa diabeł takie, że wykorzystują Słowo Boże, ale komu? Tym, którzy są nie nauce. I powtarzam, to jest słowo, do którego nas zaprasza Słowo Boże, abyśmy pozostali w nauce apostolskiej, w społeczności z bliźnim, z naszymi braćmi, bratem, którego poznajesz, z bratem, którego znasz, że masz ten sam zamysł, tę samą naukę w łamaniu chleba, w modlitwie. I w taki sposób zaczynają ludzie i mówią, że nie ginie, nie tracimy zbawienia i zmieniają rzeczy i docierają do takiego momentu, że Ewangelia jest według miary swojej, bez bogobojności, że co się stanie na koniec. Umiłowani bracia i siostry, starajcie się, abyście weszli przez wąską bramę. Tak mówi Słowo Boże. Kocha nas Pan i nie chce, aby ktoś z nas został stracony. Chce, abyśmy wszyscy doszli do nieba. Ale dlatego, że rozszerzają się oszustwa i sekty, jest to napisane, że w ostatecznych dniach się tak się będzie dziać. I stara się diabeł w różnego rodzaju sposób oszukać nawet i wybornych. I jak słyszymy i będziemy słyszeli w przyszłości rzeczy, które nie możemy zrozumieć,
Jest to możliwe, żeby ten człowiek odstąpił od prawdy, tak. I dlatego powinniśmy mieć w naszych sercach bogobojność i powinniśmy modlić się, aby nie odszedł ta bogobojność, ale aby wzrastała w nas bogobojność, bo to jest mądrość Boga. To jest to, co nas zachowa na koniec. Prawdę wam mówię, bracia i siostry. Tak wierzę o sobie. Bogobojność jest te, które... Tak, oczywiście. Kocham Pana. Dlaczego go kocham? Bo pokazał mi codziennie i pokazuje mi codziennie, jak mnie kocha, ale ja boję się samego siebie, że jestem bardzo słaby i ten strach uczynił, że troszczę się i nie chcę, aby ta bojaźń odeszła ode mnie i modlę się, Panie, nie zostawiaj mnie, abym stracił bogobojność. Tą bojaźń, którą mam w sobie dla samego siebie. Boję się. Boję się, bo jestem człowiekiem. I staram się z łaski Chrystusowej, abym przychodził codziennie do kościoła. I to jest ponad jak jest coś większego od zbawienia mojego, wtedy mógłbym powiedzieć, że to jest ponad. Ale to nie jest nic większego od zbawienia mojej duszy. I abym zachował to zbawienie, jest to napisane w liście do Piotra. Przeczytajmy to. Jest napisane. Bracia, dlatego starajcie się, aby wasze zaproszenie było pewniejsze. Starajcie się, troszczcie się, bojujcie. Bracia i siostry, wszystko nam dał Pan. W kościele, z bogobojnością, z tą świętą bogobojnością i jak słyszycie ludzi, którzy mówią o wolności i o rozszerzaniu się Ewangelii, wiedzcie, że oni są poza Słowem Bożym. Nie mówi tego Pan. Pan mówi inne rzeczy. Módlcie się, czuwajcie, zważajcie, abyście nie weszli w próbę i starajcie się wejść przez wąską bramę. Bez boju nie można. I musimy to zrozumieć, dlatego że jesteśmy słabi, prośmy od Boga, by dawał nam moc. I moc będziemy brali, przybliżając się do Boga, wzywając i wypełniając się Duchem Świętym. Nie ma nic innego. I rozważając Słowo Boże, poprzez które wzrasta nasza wiara. Pan niech włoży to do naszego serca, niech zachowa nas od oszustwa, od fałszywych nauk, od którego powinniśmy się oddalać z daleka. Jest to bardzo dobry, słodki brat, jak ma rzeczy, które ma poza Słowem Bożym, wtedy ja odejdę od niego, ja odejdę od niego i będę się modlił za niego. Bóg niech nas zachowa do końca. Amen. Zaśpiewajmy umiłowani bracia i siostry.